Cześć, nazywam się Bartosz Piątek i jestem projektantem graficznym. Ten kurs jest podstawowym kompendium wiedzy dla młodego adepta tej dziedziny. Dowiesz się z niego, czym jest projektowanie graficzne, poznasz jego definicję, dowiesz się, dlaczego projektowanie jest obecnie tak istotne. Przedstawię Ci to na przykładzie popularnych dzisiaj marek. Omówię też, w jaki sposób analizować projekty, co pozwoli Ci stać się bardziej świadomym projektantem. W kolejnym rozdziale przejdę do zagadnień związanych z budowaniem strategii marki. Wytłumaczę, do czego odnosi się to pojęcie i jak powinien wyglądać ten proces. Zaczniemy od dobierania odbiorców docelowych przez ustalenie punktów styku wraz z omówieniem aplikacji Miro, gdzie przedstawię jedną z metod design thinking, aż po wytłumaczenie, czym jest brand experience i badanie innych marek. W ostatnim rozdziale przejdziemy do samego projektowania graficznego. Z tego rozdziału dowiesz się o najważniejszych definicjach, jakie wpływają na dobry projekt, jak kompozycja, skala, typografia czy kolor. Następnie, na przykładzie konkretnego projektu, który będzie przykładem przez cały czas trwania kursu, pokażę Ci, jakie są najważniejsze funkcje programu Adobe Illustrator, dzięki któremu będziesz mógł sam zaprojektować logo. Na koniec, na bazie przygotowanego logo stworzymy key visual, które będzie podstawą do stworzenia pełnej identyfikacji wizualnej. Dodatkowo dowiesz się, jak zarchiwizować swoje pliki i przygotować je później do oddania klientowi. Jeśli zależy Ci na tym, żeby zacząć swoją przygodę z projektowaniem graficznym i stać się profesjonalistą w tej branży, to ten kurs jest dla Ciebie. Zapraszam.